śniadanie zjedzone, zaraz będziemy lecieć. Ogólnie to strajk dalej trwa, więc ja mam dalej wolne i się trochę co chcesz, ale z drugiej strony wiem, że to może mieć potem większe konsekwencje. Staram się tym na razie nie przejmować, ale wiem, że to mnie uderzy za jakiś czas, jak tylko się skończy strajk. No, cześć, cześć! Cześć, trzymaj się! Do zobaczyska! No, zobaczymy się jeszcze dzisiaj może. No, na pewno. Dziś jesteśmy w Kato. Spotkaliśmy ekipę z Jema i Mitra. No. Miter, skąd wracasz? Ja z Warszawy. Nie wierzcie mu. Jesteśmy już w Kato i dołączył do nas Bartosz nawet jeszcze. Bartosz, przywitaj się. Bartosz. Fajne. I ogólnie to są tu takie fajne leżaki, można sobie odpocząć po ciężkim dniu pracy. Dzisiaj szukaliśmy rzeczy do studia, więc byliśmy w IKEA i tak dalej, więc... No ogólnie już trochę czasu minęło, odkąd się spotkaliśmy, ale nie miałem co nagrywać, bo byliśmy zajęci takimi bardzo organizacyjnymi sprawami, to tam nieważne. Dokładnie. Będziemy wchodzić tam na górę, bo można, więc to zrobimy. Najgorzej, zamknęli. Ktoś próbuje ustawić... się wyłączył. ...aparat do robienia timelapsów, a myśmy dostali ostrzeżenie, że te numery tutaj są czasami. Nie widzę żadnego numeru z tej. No ale jak znajdziemy, to nie dzwonić, bo są to numery premium, czy jakoś tak? Ktoś pozbył się w ten sposób 7000 zł. Nie chcemy się pozbyć 7000 zł, prawda Bartosz? Mów za siebie. Ej, no wyłączył się. On nie chce timelapsów robić. Jesteśmy teraz na rynku w Chorzowie i będziemy wracać do Katowic. Byliśmy tam w sumie tylko... Tak, wiecie już. Bo byliśmy tam tylko nagrać te ujęcia na wieży. Latający statyw Bartosza. No jest ciasno, to nie wiem, czy się zmieścimy wszyscy. Może być ciężko. O nie, on i tak już jest wypchany, a jak jeszcze ludzie stąd wyjdą. Trzeba było jechać tym busem. Trzeba było powiedzieć, że jedzie. Myślałem, że widziałeś. Z przodu są tam. Tak szybko powiedzieć. Nie ma jeszcze źle. Ogólnie jesteśmy już w Katowicach z powrotem.
robimy jakieś timelapsy dalej, bo w sumie... Bo w sumie czemu nie? Mamy sporo czasu wolnego, to można zrobić timelapsy. A, zamiast w domu siedzieć i jeść jedzenie. Jak porządny człowiek, muszę się ciastkami zadowolić. Dobra, jestem już w domu i szybko to zmontuję, bo muszę mieć tego vloga gotowego na piątek, bo w piątek mnie nie będzie już w domu. Jakby właściwie już w czwartek wieczorem mnie nie będzie w domu,